Miło mi Was wszystkich widzieć. Zapisało się ponad 50 osób, co naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyło. I Ela przypomniała mi, że powinnam się przedstawić. Prowadząc wywiady tutaj wcześniej tego nie robiłam. Jeśli nie wszyscy mnie znacie, to jestem Ania Kozik. Funkcjonuję również jako Ania przez Y na Facebooku. I to, czym się zajmuję, to jest doradztwo zawodowe, career coaching. Jestem konsultantką kariery. Doradzam, jak efektywnie szukać pracy, jak się autoprezentować, jak zyskać pewność siebie. Ale to jest fragment jakby szerszej działalności, bo przez wiele lat byłam rekruterką. Z wykształcenia jestem psycholożką i leży mi na sercu to, żeby ludzie robili to, co kochają, a to się według badań udaje tylko marnym 20%. Stąd wymyśliłam te spotkania i cieszę się, że Ela zgodziła się być pierwszą gościnią, ponieważ chciałam zaprosić osoby, najpierw kobiety, które robią rzeczy, które naprawdę je pasjonują. Rzeczy ciekawe, niebanalne, rzeczy interesujące i mam nadzieję inspirujące. No i stąd tutaj się znalazłyśmy z Elą, Elą Grabiec, która jest Wam, mam nadzieję, znana, ale jeśli nie, to powiem, że Ela się zajmuje wieloma rzeczami. Między innymi jest dyrektorką i założycielką, współzałożycielką Szkoły Polskiej w Leuven. Jest również pracowniczką banków, w finansach pracuje od lat i jest w tym momencie po stronie technologii, więc jakby pracuje w IT jako specjalistka do spraw projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. A jeszcze do tego jest instruktorką zumby. Także z wielu powodów cieszę się, że Elu zgodziłaś się z nami tutaj dzisiaj spotkać. To ja dziękuję za zaproszenie. To powiedz mi, jak w ogóle, bo na LinkedIn funkcjonujesz jako entuzjastka technologii. Czym ty się w ogóle zajmujesz? O, to ten wywiad będzie trwał 3 godziny. Miałam nadzieję, że to pytanie będzie ostatnie, ale powiem, czym się zajmuję. W tej chwili jestem odpowiedzialna rzeczywiście za projekty związane z AI, czyli ze sztuczną inteligencją. I to znaczy, że pracuję w 120-osobowej drużynie, która, my to nazywamy ładnie, wychowuje Kate. Kate to jest asystentka wirtualna, którą można znaleźć, jeżeli ktoś jest klientem. To jest w ogóle nie płacone tutaj przez KBC, ale ja naprawdę lubię pracować dla tego banku. Jeżeli ktoś jest klientem KBC, to w prawym górnym rogu jest taki malutki, okrągły znaczek i 120 ludzi pracuje, żeby ten znaczek dobrze działał. To znaczy, żeby Kate, wirtualna asystentka, potrafiła odpowiedzieć na Wasze pytania związane z bankowością, z ubezpieczeniami, ze szkodami, z likwidacją szkód, ze wszystkim, co ma do czynienia, jeżeli chodzi o finanse czy właśnie o ubezpieczenia. I to jest chatbot. No my nie ukrywamy też, że to jest chatbot. To znaczy, to jest technologia. Też się zapytałam w pracy, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja. Nie mogę powiedzieć, jakich platform używamy, czy jak to wygląda. Ale powiedziałaś, że wy ją wychowujecie. My ją wychowujemy, tak. My właściwie uczymy ją odpowiadać na pytania. To jest genialne. To jest naprawdę jeden z najfajniejszych projektów, jakie robiłam też, bo jestem lingwistą z wykształcenia, więc dla mnie to było w ogóle super, że czwarty język, bo już mamy francuski, niderlandzki, angielski, teraz niemiecki, ale też z tego względu, że ten projekt mogłam zrobić w taki mój sposób, czyli ja byłam za niego odpowiedzialna od początku do końca, a jako człowiek, który lubi ludzi, ja pojechałam do Eupen, czyli do tej niemieckojęzycznej części Belgii, gdzie oni po prostu z otwartymi ramionami mnie tam przyjęli, że w końcu po niemiecku, że w końcu my jesteśmy widziani, docenieni i tak dalej. Ktoś o nich pamięta. Że ktoś o nich pamięta. I to było super doświadczenie. No i ja w ten projekt naprawdę wtedy uwierzyłam, bo tak naprawdę robimy to dla, powiedzmy, 30 tysięcy klientów niemieckojęzycznych. To jest malutko, jeśli chodzi o tak ogromny bank. To jest jakieś parę procent. Więc
no jakby szukałam sensu tego projektu i znalazłam go właśnie tam, z tymi ludźmi, którzy, tam było 10 pracowników KBC, którzy cały dzień poświęcili na to, żeby przetestować, czy ona mówi wystarczająco po niemiecku. I na koniec dnia rzeczywiście okazało się, że naprawdę jest dobrze i no ja już zaczęłam. Ja już, może to wystarczy, jak da. Czym no, ja się widać, zajmuję? Widać, że lubisz swoją pracę, jeszcze będziemy o niej rozmawiać, ale powiedz w ogóle, jak ty tam trafiłaś? Przecież ty jesteś lingwistką, tak? Mogłabyś być tłumaczką. Tak, ja z wykształcenia jestem nauczycielem i tłumaczem. Taki jest zresztą mój dyplom. Do KBC trafiłam 12 lat temu. I to była, znowu jest długa historia, ale ja muszę ją całą opowiedzieć, żeby jakby opowiedzieć, jak tam trafiłam. Zaczęło się właściwie od tego, że pracowałam w Brukseli, miałam naprawdę fantastyczną pracę w Brukseli, bardzo mi ta praca odpowiadała. Jak mówiłam znajomym, gdzie pracuję, to wszyscy tak, bo pracowałam dla Europejskiego Stowarzyszenia Maszyn Rolniczych i Maszyn Budowlanych. To była taka organizacja, która robiła lobby w instytucjach europejskich właśnie dla tych ogromnych producentów i w ogóle bardzo lubiłam tą pracę. Tam się spełniałam, tam robiłam wszystko, od księgowości po organizację eventów, wszystko, ale urodziło mi się drugie dziecko i tutaj zaważył balans pomiędzy tym, co chcę i lubię robić, a tym, jak długo mi zajmuje, żeby dotrzeć do pracy. Mm-hmm. To było 1,5 godziny rano i 1,5 godziny wieczorem. Ja płakałam w aucie, bo tak było. Płakałam w samochodzie, że ja nie dojadę do żłobka na 6:00. I wybrałaś równowagę. Wybrałam równowagę. Rozmawialiśmy z moim mężem na ten temat. W tym momencie najlepszą opcją było to, żebym ja znalazła pracę w Leuven. Znalazłam pracę w Leuven dosyć szybko. Pracowałam 1,5 roku na uniwersytecie jako menadżer biura. To była bardzo śmieszna praca. Znaczy teraz jak na to patrzę, to była bardzo śmieszna praca, ale wtedy to ja wiedziałam po 2 miesiącach, że to nie jest dla mnie. W tej pracy musiałam robić rzeczy, które były jakby całkowicie w sprzeczności z moją innowacyjną duszą. Więc zaproszenia dla profesorów na zebrania były wysyłane pocztą, z różowymi kartkami pomiędzy, nie, a jak nie było różowych kartek, to musieliśmy zamówić, żeby wysłać, więc dlatego mówię, że to była śmieszna praca. Wytrzymałaś 1,5 roku. Wytrzymałam 1,5 roku, chcieli mi tam przedłużyć kontrakt, ale no nie. To jak trafiłaś do banku i do IT? No właśnie. Jedna z moich uczennic, bo od 2006 roku uczę polskiego jako obcego, czyli Belgów. Mm-hmm. Jedna z moich uczennic pracowała w KBC i ona mi mówi, wiesz co, po prostu napisz tam taki list, swoją motywację. Oni zawsze proszą, wtedy, 12 lat temu, proszą ludzi, którzy tam potrafią odpowiednią motywację napisać na rozmowę. Ja mówię, no tak, no ale to pójdę na rozmowę i nie wiem, jaka w ogóle praca. No tak, no to dobrze mówię, to idę. I rzeczywiście poszłam na tą rozmowę, to była bardzo wyjątkowa rozmowa. Jeszcze nigdy nie odbyłam takiej rozmowy, żeby nie wiedzieć, o co ja się w ogóle ubiegam. Więc musiałam tak naprawdę sprzedać siebie. Kupić kota w worku. Tak, żeby kupić kota w worku, ale stwierdziłam, że wszystko jest lepsze niż te różowe karteczki, więc ja jednak pójdę po tego kota w worku. Na rozmowie oczywiście powiedziano mi, co bym robiła. Miałam pracować w dziale, który zajmował się... jak to ładnie powiedzieć... Zajmował się ludźmi, którzy mają swoją działalność i którzy chcą wykupić specjalne ubezpieczenie. Im tam trzeba było dużo rzeczy poobliczać, więc matematyka naprawdę się przydała. A że moje poprzednie doświadczenie zawodowe tutaj w Belgii było też w księgowości, więc ja nie miałam nigdy problemu z cyframi i jakby to też do mnie przemawiało, że mogę sobie policzyć. I dla mnie to było ogromne wyzwanie, bo to była tak naprawdę oprócz tej półrocznej przygody na uniwersytecie, pierwsza praca po niderlandzku. A jak się idzie do KBC, to po prostu człowiek jak wchodzi, to witają go 3-literowe skróty, których no, nikt nie wie, co one znaczą, a oprócz tego terminologia, której no, działalność, jak własna działalność, obliczanie tych wszystkich rzeczy, to naprawdę było, to był szok taki językowy, bym powiedziała. Mhm.
Ale poradziłam sobie, głównie dzięki właśnie tej matematyce, bo jak się jakby załapało, jak to wszystko działa, to już czy to się nazywa tak, czy w takim języku, to już nie ma znaczenia. Po 3 latach stwierdziłam, że już umiem. To chyba coś muszę innego poszukać, jak już to wszystko potrafię robić. I wtedy też KBC to jest jak jedna ogromna firma mieszcząca milion małych firemek. Mhm. Więc wtedy szukałam czegoś innego i trafiłam do działu Defendo. Defendo to jest pomoc prawna przy likwidacji szkód. Też mi się bardzo przydaje w życiu, jeżeli znajomi mają jakiś wypadek, to już nieraz wypełniają ten telefon, ten formularz taki. Znam na pamięć, że tam które trzeba zakreślić i co trzeba napisać, czego nie wolno pisać. I tam pracowałam przez 3 czy 4 lata i to było fajne miejsce, żeby wykorzystać moje języki, bo i przydały się polski, angielski, niderlandzki, francuski, mhm. trochę niemieckiego. Czasem pisałam nawet po hiszpańsku, oczywiście z Google Translate, ale jeżeli się pisze do tych firm zagranicznych, bo to była pomoc prawna przy likwidacji szkód za granicą, trzeba pisać w ich języku, bo inaczej nic nie przyjdzie. Mhm. To była bardzo ciekawa praca, tak też pod względem praktycznym po prostu. Poznałam WEG-kodę, czyli ten kod drogowy tutaj belgijski, co nie znaczy, że nie dostaję mandatów, ale naprawdę wiem, co można, a czego nie wolno robić. I po tak 3-4 latach stwierdziłam, że też już to umiem i muszę poszukać czegoś, czego nie umiem. I w tym momencie... I w tym momencie pomyślałaś, technologia. Nie znam się na technologii. Prawie. To było tak... Właściwie wzięłam przerwę, taką 50%, taki kredyt czasowy, taki kredyt, który można wykorzystać na uczenie się. W Belgii bardzo dużo jest takich możliwości. Jeżeli ktoś ma ochotę się uczyć, to naprawdę można wykorzystać... Przerwa w karierze, ale na pół etatu. Tak, na pół etatu. I stwierdziłam, że jak już robiłam tą księgowość, to może postudiuję. No i kupiłam już książki, zapisałam się. Nie, nie zrobiłam tego, dlatego że w międzyczasie my mamy w pracy takiego Facebooka. I na tym Facebooku pojawiają się różne ogłoszenia. I wyczytałam na tym właśnie Facebooku pracowym, on się nie nazywa Facebook, to jest KBC Connect, ale tak, żeby jakby ułatwić zrozumienie. Dyrektor innowacji szukał kogoś, kto pokieruje projektem sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach. To było 7 lat temu, więc tego w ogóle nie było w bankach. O tym zaczynano dopiero mówić. I stwierdziłam, no napiszę. A co mi? Serce tutaj, naprawdę. Jak ja pisałam przez Skype, bo mamy w pracy Skype czy teraz Teams, jak ja pisałam tą wiadomość, to naprawdę myślałam, że serce mi tu w ogóle wyjdzie gdzieś. Ale odpisał od razu. I to był piątek wieczór, pamiętam to jak dziś, takie momenty przełomowe, to chyba się zapamiętuje. Pamiętam, odpisał mnie od razu i mówi, ja jestem tutaj u góry na 6, ja byłam na 3, to przyjdź na chwilę na rozmowę. No to idę, tak poprawiłam szminkę. Tak. No ale chyba tak najlepiej, idę na tą rozmowę. I tutaj okazało się coś, co w ogóle bardzo często na mojej drodze zawodowej mi pomogło. Taki nasz urok słowiański. On był w Polsce. No to już w ogóle rozmowa się potoczyła. Tak, potoczyła się od razu we wiadomym kierunku. To mi to tylko tak można powiedzieć. Ja już tu był. No i rozmawiamy później na temat pracy. I on mi mówi, wiesz co, bo ja to napisałam, ale to było dla takiej technologii blockchain, ale znalazłem już kogoś, ale też tą sztuczną inteligencję w ubezpieczeniach, ja planuję to dalej zrobić. Więc ja mu bardzo jakby jasno dałam znać. Ja nie mam w ogóle doświadczenia ani w sztucznej inteligencji, no wiem co to jest, prawda, gdzieś się orientuję, ale nie mam ani w tym doświadczenia, ani w IT, ani w organizowaniu żadnych rzeczy, ale mam 50% czasu, bo ja chcę dać ci ten mój wolny czas, który chciałam przeznaczyć na edukację, który chciałam przeznaczyć na studiowanie księgowości, ja ci mogę go dać, jeżeli ty mnie tego wszystkiego nauczysz. On mówi, deal. No to jak deal? To ja mówię, super. Dla wielu ludzi nie jest to też zrozumiałe, że ja poszłam do pracy, pracuję 50% płatnie, a 50% pracuję w ogóle bezpłatnie.
ale dla mnie to była najlepsza inwestycja mojego życia. To była taka szkoła, że żadne pieniądze, jak ja bym poszła na takie kursy, tego by w ogóle nie dały rady opłacić, czego ja się nauczyłam przez te kilka miesięcy. Koordynowałam cały proces. Musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu w znaczeniu, musiałam przekonać dyrektora ubezpieczeń, że to jest coś, co warto zrobić, więc trzeba profesjonalną prezentację, w której no, są argumenty nie do zbicia. No i udało się, cały ten proces przeprowadziłam, ale pod koniec, jak już projekt się skończył, stwierdziłam, że ja nie chcę wracać do tego Defendo, to było fajne, ale ja już nie chcę. Więc i to też było fajne w tym projekcie, ja bardzo poszerzyłam swoją sieć jakby w KBC, bo w KBC jest... Sieć kontaktów. Tak, sieć kontaktów. Są ubezpieczenia i jest bank. Ja byłam w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia to jest jakby całkowicie inna firma. Bank jest bardzo innowacyjny, bank jest bardzo do przodu, bank leci za technologią. Ubezpieczenia teraz nadążają, ale przez długi czas tak nie było. Więc stwierdziłam, ja chcę właśnie czegoś w tym kierunku. No i skoczyłaś na bardzo głęboką wodę. Na bardzo. Widać, że ci się to podoba, ale powiedz mi, co ty tak naprawdę najbardziej lubisz w tej pracy? Właśnie to, że mogę robić wszystko i mogę robić wszystko tak jak ja to widzę. Bo to jest fajne w tych projektach, że można im nadać taki swój smak, powiedzmy. Plus, będąc teraz tam, gdzie ja jestem w centrum innowacji. Ja po prostu widzę te rzeczy, które się dzieją. Wiem, gdzie trzeba pójść, posłuchać fajnych rzeczy. Biorę koleżanki i namawiam je, żeby ze mną szły i słuchały takich ludzi, którzy tam rozmawiają o takich rzeczach. 4 lata temu przed koroną pojechałam do Tel Awiwu na Chatbot Summit, żeby zobaczyć to wszystko po prostu na własne oczy, z pierwszej ręki. To jest tak fascynujący świat i to też mi pomaga w wielu rzeczach, bo to zaangażowanie w tą technologię sprawia i też przeszkadza mi w wielu rzeczach, że ja staram się naprawdę być bardzo efektywna w tym, co robię. I jak widzę w czymś logikę, to robię, ale jeżeli nie widzę, to jestem ciężkim klientem. Więc dla mnie na przykład stratą czasu, bo mogę tak powiedzieć z mojej pozycji, ale to oczywiście każdy musi jakby dla siebie, stratą czasu byłoby spędzanie godziny w samochodzie. Więc ja szukałam miejsca, w którym będę się spełniać zawodowo, ale do którego nie muszę dojeżdżać godziny. To są takie rzeczy, które przeszkadzają i pomagają mi w pracy. Że masz pracę bliżej domu, a czy ty pracujesz zawsze z biura, czy częściowo zdalnie? Mogę częściowo zdalnie. Moi koledzy się śmieją, że ja pracuję na Wi-Fi z KBC, bo mam 450 metrów do pracy. Więc no naprawdę to jest luksus. To jest luksus. Ja się przyznaję do tego i jakby też wiem, że mam ogromne szczęście, że tak jest, ale też dążyłam do tego, bo kiedy kupiliśmy dom w tym miejscu, gdzie mieszkamy, 16 lat temu, ja powiedziałam do swojego męża, ja tam będę pracować, zobaczysz. Naprawdę. No dobrze, a co byś doradziła osobie, która ci słucha i myśli, kurczę, też bym chciała mieć taką pracę, albo wręcz, jak dostać się w takie miejsce? Czy oni dalej czekają na listy motywacyjne? Nie wiem, że teraz to bardziej się odbywa na zasadzie, jest jakaś pozycja otwarta i trzeba się po prostu o nią ubiegać. Nie wiem, jak łatwe lub jak trudne to jest, bo jakby jestem już wewnątrz. Ale co zadziałało w moim przypadku? Oczywiście u mnie to było trochę inaczej, bo ja już byłam w środku. Więc kiedy po tym eksperymencie ze sztuczną inteligencją stwierdziłam, że chcę coś innego robić, ja po prostu wykorzystałam tą swoją sieć. I poszłam do jednego menadżera, do drugiego menadżera i szukałam pracy. Szukałam pracy w tym kierunku i to zadziałało. Trzeba po prostu mówić o tym, trzeba wykorzystywać tą sieć, bo jakby nikt nie wie, co siedzi w naszej głowie. Jeżeli sobie siedzimy i uważamy, że wszystko jest okej, to reszta świata też uważa, że wszystko jest okej. Jeżeli się nie odezwiemy, nie znajdziemy kogoś, kto może nas trochę zmotywuje, zainspiruje. Tak było właśnie z tym dyrektorem od spraw innowacji. To jest po prostu, do dzisiaj, to jest jeden z moich bohaterów. Nie dość, że
No szkoda, że mężczyzna, ale super... Nobody's perfect. Nobody's perfect. Super inteligentny, super... no, jeżeli jemu się udało kogoś przekonać, żeby po prostu 50% za darmo dla niego pracował, ja też widziałam w tym swój benefit, to nie ukrywam, ale on tak potrafił zawsze to wszystko sprzedać, że człowiekowi się chciało iść i zrobić te rzeczy, żeby ten projekt po prostu był sukcesem. Więc to jest też ważne, żeby znaleźć w swoim otoczeniu takich ludzi. Jeżeli nie znaleźć, albo jeżeli nawet się nie wie, co się chce robić, to rozmawiać z różnymi ludźmi. I drążyć. I szukać. I nie poddawać się. Tak. A gdybyś mogła sobie samej podpowiedzieć, sobie samej z przeszłości, gdybyś mogła sobie coś podpowiedzieć, co by to było? Coś, co by ci ułatwiło życie? Właściwie miejsce, w którym się znajduję, to jest miejsce, w którym ja chcę być. Więc nie mam rad dla siebie samej. Może. Tylko nie wiem, czy to jest akurat rada pod względem zawodowym. Chociaż uważam, że nie ma tak, że my rozdzielamy swoje życie zawodowe i swoje życie prywatne 100%, bo tak nie ma. To, co się dzieje w pracy, ma wpływ na to, co przeżywamy w domu i odwrotnie. Gdybym mogła sobie dać radę, to taką, żeby rozważniej dysponować swoją energią co do ludzi. Mhm. Żeby szukać, to jest jakoś tam, gdzieś tam czytałam o tym też, sprawdzone naukowo, że ludzie, z którymi się na co dzień, w których towarzystwie się obracamy, mają ogromny wpływ na to, co my robimy, także ze swoim życiem zawodowym. Jeżeli mamy w swoim gronie motywatorów, inspiratorów, ludzi, którzy w nas naprawdę wierzą, to my chcemy więcej. I to nie jest, że ja tutaj sprzedaję jakąś, nie wiem, tak przynajmniej w moim odczuciu tak jest. Jeżeli widzimy, że nasze koleżanki nas wspierają, że jeżeli my się wahamy, a jedna tam mówi, no czy ty nie dasz rady, to dodaje skrzydeł. I to jest takie może spoza życia zawodowego, ale szkoda, że tego nie wiedziałam 20 lat temu, że trzeba szukać i trzeba naprawdę bardzo celowo tą energią dysponować swoją, bo my mamy tylko 24 godziny, my mamy tylko tyle energii i nie ma co jej poświęcać na rzeczy, które nie są dla nas dobre. Jest takie powiedzenie, że jesteś średnią z 5 ludzi, z którymi spędzasz najwięcej czasu. To tak, warto to tak się zastanowić. A powiedz mi, jakie w ogóle były twoje początki w Belgii? Jak ty się tu znalazłaś? A, to jest ulubiona historia mojej córki. Mama, tylko musisz powiedzieć, że byłaś najlepsza w szkole. Nie byłam najlepsza w szkole, ale radziłam sobie nieźle i dostałam stypendium. Dostałam stypendium Sokratesa, co oznaczało w tamtych czasach, że mogę wykonać swój staż nauczycielski w jakimś kraju w Europie. I akurat trafiła mi się Belgia. Moi znajomi oczywiście pytali... Ale to było losowanie? Nie wiem, co to było. Było 40... ludzi, to już było dawno, dawno temu, było 40 ludzi z całej Polski, którzy to dostali ze szkół, w których kształcono się jako nauczyciel, bo to musiał być nauczyciel, żeby odbyć ten staż w jakiejś szkole. I było właśnie 40 miejsc gdzieś w Europie. No i dostała mi się Belgia. Moi znajomi się później śmiali, to kiedy jedziesz do tej Holandii, bo w ogóle nikt nie wie, Belgia, Holandia, co to jest. Nie ma, jakby wtedy nie mieliśmy takiej ogromnej świadomości w tym wieku. I tak później właśnie jakoś poznałam Tomasa, no i już tak zostało. Czyli to była wypadkowa talentu i przypadku. Nie wiem, czy to jest przypadek. Ja nie wierzę tak bardzo w przypadek. W przypadku, no może. No, gdzieś ja wierzę bardziej w to, że żeby nie przeoczyć czy nie ominąć jakichś szans, które nam daje życie. Więc była ta szansa, ja ją złapałam i właśnie tak się stało. A później to potoczyło się właściwie bardzo szybko, bo w każdym jakby momencie mojej kariery zawodowej gdzieś ten polski akcent mi pomógł, naprawdę. I
ludzie, którzy mają jakiś problem ze swoją polskością, bo tak się zdarza. Ja też jestem dyrektorem szkoły polskiej, widzę, że to widać też po dzieciach, u których jest duma, u niektórych nie ma. Zawsze mi to gdzieś pomogło, naprawdę. W każdym... Choćby przełamać lody. I to tak jest, naprawdę. Ostatnio, właśnie wracając do mojej trzeciej roli, ja nie patrzę jako na to rola, to jest dla mnie wszystko jakby jedna rzecz. Ja wiem, dlaczego ja tam jestem. Jako instruktor zumby postanowiłam sobie, będę robić tylko zastępstwa, bo ja nie wiem, czy mi się to podoba, może mi się znudzi, może nie będę chciała, więc nie będę na stałe nigdzie. Zaoferowałam swoje zastępstwa w takim fitnessie w Leuven, no i rozmawiamy z tym Martenem, no i on mówi, ty masz taki akcent. Ja mówię, tak, bo jestem z Polski. Moja dziewczyna jest z Polski. No i właśnie rozmowa była, że on naprawdę kogoś szuka i że no, tak bardzo by chciał, żeby ktoś jednak dodatkową godzinę w tym fitnessie dawał tej zumby. A ja mu mówię, ale mi tylko pasuje w niedzielę o 11. Dobrze mówi. Więc jakby te lody zostały przełamane, a później to już poszło gładko. Mówisz, że polskie akcenty ci pomagają, ale generalnie no, patrząc tak na ciebie, to udało ci się coś, co niewielu osobom się udaje, czyli znalezienie takiej pracy, którą kochasz, która ma sens. Co jeszcze ci pomogło, oprócz tych, powiedzmy, polskich przypadków? Myślę, że naprawdę ważną rolę w tym wszystkim, i ja nie chcę tu zabrzmieć jak ktoś, kto w ogóle jest z innej planety, ale ja naprawdę wierzę w siebie. Ja też wierzę w ludzi. Wierzę w ludzi wokół siebie i sobie myślę, pierwszym krokiem do zrobienia czegokolwiek jest wiara, że ja to potrafię. I to nie jest tak, że ja sobie myślę nie wiadomo co o sobie, tylko jeżeli ja tego nie zrobię, jeżeli ja nie uwierzę w siebie, to nie ma w ogóle dookoła mnie nikogo, kto zrobi to lepiej lub lepiej dla mnie lub w ogóle lepiej. Więc to jest taka rzecz, którą mogłabym, wydaje mi się, każdemu doradzić. Trzeba uwierzyć w siebie, trzeba wierzyć, że można, a później, jak moja córka mówi, mama, ty zawsze to mówisz, fake it till you make it, naprawdę. Trzeba się ubrać, trzeba wejść z piersią do przodu, trzeba, jak się nawet tej pewności siebie nie ma, to trzeba ją udawać. Być może są osoby frankofońskie bardziej niż anglofońskie, fake it till you make it, czyli udawaj, dopóki się nie nauczysz. Tak? Dopóki ci się nie uda. Dopóki ci się nie uda, tak. A powiedz, czy coś w dzieciństwie zapowiadało, że ty pójdziesz w stronę bankowości i technologii? No w Kolbuszowej był jeden bank i te panie były zawsze bardzo super ładne i miały buty na obcasach. Ale bardzo mi się to podobało, ale nie. Ja miałam być nauczycielem. Od zawsze miałam być nauczycielem. O niczym innym nie marzyłaś? Nie. To była moja rola, to było moje... Jakiego przedmiotu chciałaś uczyć? Właściwie bez znaczenia, żeby tylko uczyć. Naprawdę, to była moja pasja, ale to chyba wynika też częściowo z mojej osobowości. Ja lubię pomagać, to mi daje satysfakcję, to mi daje spełnienie. Mogłaś być lekarką, sanitariuszką, pomocy społecznej, mogłaś pracować w wielu miejscach. Myślałaś o byciu nauczycielką od początku i to kierunek studiów z tego wynikał, ale wybrałaś jakąś konkretną filologię? Tak, wybrałam filologię angielską, więc no oczywiście wszystkie wybory gdzieś mają swój początek. Ja byłam zachwycona naszą panią od angielskiego, jak miałam 8 lat, ta pani była taka ładna i taka, no tak się patrzy, jak się jest 8-latkiem. Pani musi być ładna, musi być miła, musi się ładnie uśmiechać i musi nas czegoś nauczyć. A naprawdę bardzo dużo, ja byłam pierwszym pokoleniem na Podkarpaciu, wyobraźcie sobie państwo, że uczono nas angielskiego. No i tak bardzo mnie to wszystko kręciło. Wiem, że w nocy o 11 było na BBC, była lekcja angielskiego, to ja słuchałam co noc i się uczyłam tych słówek, żeby się tego angielskiego nauczyć. Pamiętasz jej imię? Pani, a tak, Ela. Pani Ela zmieniła twoje życie. Tak. A miałaś takie osoby później w trakcie życia zawodowego, które były twoimi mentorami, mentorkami? Tak. Na początku, kiedy
rozpoczęłam tutaj pracę jako nauczyciel. Miałam jedną z nauczycielek w szkole CWO. Tam uczyłam polskiego jako obcego. I to rzeczywiście był, to był taki człowiek. I ja gdzieś mam szczęście do takich ludzi, którzy... uczyłam się u niej hiszpańskiego, ona szukała kogoś. I mówi, a ty nie jesteś nauczycielem? A mówię, no jestem. A bo od przyszłego roku jest polski. Ja mówię, to dobrze. Dasz sobie radę. A mówię, dobrze. I to zawsze gdzieś mi to, nie wiem, mam jakieś szczęście, żeby takich ludzi na swojej drodze spotykać. I nie odmawiasz, to nie jest odmawiam, ważne, nie. Bo wiele osób, którym pomagam, powiedziało, ja się nie nadaję. I to jest, to robi różnicę, oczywiście. A powiedz mi, czy ty sama kogoś z ludzi znanych obserwujesz, podziwiasz, inspiruje cię? Nie. Zupełnie? To nie o to chodzi. Oczywiście na Instagramie mam tam nie wiadomo ile, ale ja bardziej inwestuję w te relacje, które tutaj mam wokół siebie. Ja wolę szukać inspiracji, wolę wspierać i być wspieraną przez ludzi, których znam. Wolę motywować i być motywowana przez bliskich mi, bo oczywiście fajnie wspierać celebrytów, ale oni jakby nie wiedzą, że my istniejemy. Ale ci ludzie, którzy są wokół nas, to jest taki dla mnie, ja muszę tutaj naprawdę notatkę, to jest dla mnie, tak? Ja jestem ekstrawertką, ja tak podchodzę do życia, że ja czerpię energię z ludzi, więc dla mnie to jest taka ważna rzecz, ale potrafię też poprosić o pomoc ekspertów i to jest dla mnie na przykład coś, co mi bardzo pomogło w tym roku. Na początku roku okazało się, że funkcję, którą spełniam, czyli moją rolę w KPC razem z czterema innymi osobami, ta funkcja zostaje zlikwidowana. Ale chwila grozy. Nie, dlatego że ja już zaczęłam gdzieś dochodzić do tego, że chcę coś innego robić, czyli chcę robić te projekty i tak dalej. I ja to powiedziałam, ale też wzięłam sobie profesjonalnego coacha. Żeby zobaczyć, czy ja się do tego nadaję, czy ja sobie dam radę, jakie są cechy, nad którymi muszę pracować, żeby ogarnąć. Bo to, że coś jest uporządkowane w mojej głowie, to nie znaczy, że reszta nie widzi chaosu. Ja widzę porządek, ale reszta może widzieć chaos. Więc takie cechy, nad którymi musiałam pracować, razem wyłowiłyśmy, to było na początku tego roku. Dzięki temu ja też miałam tą czelność, żeby pójść do mojego szefa i powiedzieć, słuchaj, ja chcę trochę więcej, chcę inne rzeczy. Byłam też przygotowana do tej rozmowy. My tą rozmowę przerobiłyśmy. To jest taki program, myślę, że każdy pracujący człowiek może znaleźć sobie takiego coacha, bo WDAB sponsoruje takimi czekami coacha z wyboru. Więc to jest dla pracujących ludzi raz chyba w przeciągu kariery można sobie znaleźć kogoś takiego. Ja z tego skorzystałam. Ogólnie taki coaching kosztuje 600 euro. Ja zapłaciłam chyba 40, więc i tu się dostaje 4 czeki. I to mi naprawdę pomogło, bo okazało się może coś, o czym ja wiedziałam, ale jakby może nie zawsze się człowiek chce przyznać do pewnych rzeczy, że muszę skupić się lepiej, więcej, bardziej na komunikacji. Czyli ja widzę cel, ja idę do tego celu i ja wiem, co trzeba zrobić, ale ja muszę sprzedawać całą tą otoczkę ludziom, bo oni tego nie wiedzą. Czyli taki PR lepszy sobie robić. Chodzi o mnie, tylko nawet chodzi o projekty, że wszystko, co robię, trzeba dać ludziom informacje, jakby dlaczego, co, nie tylko robimy. I to było coś, co wyszło z tych coachingów i to było bardzo, jakby zdawałam sobie z tego sprawę, ale jak ktoś ci to powie, to już inaczej wygląda. Czyli byłaś w banku, powiedzmy traciłaś zainteresowanie do tego, czym się aktualnie zajmowałaś. Tak, wtedy byłam application manager. I sobie sama jakby zaprojektowałaś z pomocą coachki. Kierunek, w którym chcesz iść i przekonałaś swojego menadżera, że tam powinnaś się znaleźć. Tak. Super. No super, tylko nie wiem, czy tak super, bo to też jest czasem jakby z dwóch stron. Czterech moich kolegów nie ma pracy. Ja mam, bo było nas piątka. Ja mam i dlaczego mam? Bo, nie wiem. Masz survivor's guilt. Może, ale
gdzieś jest mi też bardzo przykro, że oni i to czwórka Belgów, a ja Polka, to zawsze jest gdzieś z tyłu głowy. No ale ty siedziałaś ze sterami swojej kariery. Siedziałam, to prawda. Twoja inicjatywa cię ocaliła. Przez całkowity przypadek, bo nie wiedziałam, że ta funkcja będzie likwidowana, więc tak. Super. Bardzo mi się podoba twoje podejście do życia zawodowego i tutaj w trakcie tego spotkania ja też się wiele dowiaduję o Eli, także super. Ale ja ci powiedziałam, że ja chcę gadać o KBC, bo ja nigdy nie mogę gadać o KBC. Więc o co jeszcze ci nie zapytam, poza tym jak ty to mieścisz w 24 godziny, o czym chciałabyś powiedzieć? Może o takiej jednej ważnej rzeczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nauczycielsko, ale zapytałaś się mnie, skąd ja biorę energię. Ja dopiero teraz jak jestem instruktorem z Zumby, dochodzi do mnie, jak bardzo ważne jest to, żeby dbać o swoje ciało i jednak chodzić na jakikolwiek sport, czy nawet na cokolwiek, bo tą energię, którą ja zużywam do tego, żeby tak dużo mówić, żeby tak szybko mówić, żeby to robić wszystko, co robię, naprawdę to, że ja dbam o to swoje ciało i chodzę na ten sport, to mi daje takiego kopa, że naprawdę zachęcam. Nawet nie do Zumby, tylko po prostu, żeby... Szkoda, że tego nie wiedziałam trochę wcześniej, bo byłabym już instruktorem wcześniej. Ja się mogę dołączyć jako osoba, która całe życie była niesportowa, a teraz już drugi miesiąc codziennie chodzę, że nawet najbardziej oporne osoby mogą zacząć. Warto spróbować. I nie jest tak źle. Nie, nie. To jest naprawdę... To są endorfiny w najczystszej formie. Za darmo i legalnie, także zachęcamy, jeśli ktoś jeszcze nie jest sportowy. No, ale jak ty to mieścisz wszystko? No bo tyle zawodów, tyle zajęć i jeszcze uczysz, ciągle jeszcze uczysz polskiego, obcokrajowców? Uczę polskiego w poniedziałek wieczorem i w środę i w sobotę uczę piątą klasę. Czy ty masz... Najlepsza klasa. Czy podejrzewałaś kiedyś u siebie ADHD? Nie, chyba nie. Znaczy tak, podejrzewałam, ale wydaje mi się, że jestem po prostu bardzo hiperaktywna, po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że też trochę jakby nauczyłam się całkowicie wbrew mojej mamie i musiałam jej to bardzo długo tłumaczyć. Nauczyłam się, że pewnych rzeczy ja sama nie ogarnę, więc muszę mieć pomoc w domu. Musimy też optymalizować wszystkie inne rzeczy, które są ważne, tak jak zbilansowane posiłki. My gotujemy zbilansowane posiłki, ale mamy HelloFresh, dlatego że ja nie ogarnę wszystkich co zakupów. To jest? A, teraz jak reklamę zrobię, jak nie wiem, jak oni mi ponownie przyślą, to... Ja naprawdę nie wiem. A nie, HelloFresh to jest taki wynalazek tutejszy, że zamawia się na stronie internetowej posiłki na cały tydzień. I oni wysyłają na tyle osób, ile potrzeba, to co chce się jeść. Może być wegetariańskie, może być wegańskie, może być z mięsem i tak dalej. I te posiłki przychodzą spakowane w odpowiedniej ilości. Nie, to nie, tam są składniki tylko. To trzeba gotować. A. Tak, tak. Więc gotuje mój syn, moja córka. Dieta pudełkowa, zrób to sama. Zrób to sama, tak, okay. Tak, tak. Ale to oszczędza... Ja nie wiem jak panie, ale ja już mam dość myślenia, co zjemy. Więc my mamy zaplanowane to na cały tydzień i to jest... To nie jest takie strasznie tanie, jeżeli się to kupuje, ale jak ja patrzę, że nic nie wyrzucam, że my naprawdę gotujemy, że nie ma takiego dnia, że my powiemy, a może dzisiaj zamówimy, no nie, no bo się zmarnuje, no nie może się zmarnować. To na szczęście mam Belga w domu, nie może się zmarnować. Więc ekologicznie. Bardzo ekologicznie. No i kury I mam oczywiście. Tak. Ale to są naprawdę takie małe rzeczy, gdzie próbuję sobie to życie tak organizować, żeby mieć czas na te ważne rzeczy. Czyli na przykład na resztę. Ale się dowiaduję jeszcze, że jesteś częściowo farmerką, bo macie kury. Mamy kury trzy. Czyli, drodzy Państwo... Polecam kury, no, naprawdę. Nie tylko pracujesz w banku, to już jest pół etatu ciągle, czy cały etat? A nie, to jest 90%. 90% w banku. Zumba raz w tygodniu? Raz w tygodniu uczę, tak. Dwa razy w tygodniu szkoła? Tak, no powiedzmy. A kiedy uczysz polskiego? No szkoła jest w środę i w sobotę, czyli wtedy uczę piątaków, obcokrajowców w poniedziałek wieczorem.
Na Zoom. Ciągle mi się to w domu. Z rodziną i z pracą nie składa 24 godziny, ale dajesz radę. Nie, to się składa, naprawdę. I to jest też, to ci daje takiego kopa, że ty wiesz, że jak masz czas z rodziną, to musi być naprawdę quality czas. Mhm. Czyli jak ja na przykład wybieram, żeby coś zrobić z moją córką, to my idziemy, ona mi mówi, mama, chciałabym z tobą pójść tam czy tam i my to robimy. Mhm. Na 16 urodziny zażyczyła sobie, żebyśmy pojechali zobaczyć jakieś, nie wiadomo, stare rzeczy w Grecji, bo studiuję to, więc z mamą. Więc to też są takie momenty. To samo z moim najmłodszym synem, 8-letnim. Poczytaj mi, mamo, to my czytamy. Ja wszystko wiem o dinozaurach i o innych rzeczach. Encyklopedię teraz czytamy dla dzieci. Mhm. Ale to są takie, wtedy te właśnie momenty z dziećmi, z mężem. Staramy się też codziennie jeść razem. Znaczy zawsze jemy razem posiłki. Wieczorem. Ja śniadań nie jem, bo taki typ, ale i to też jest okej. Ja oczytałam się o tym, to można nie jeść. Już jest, kiedyś nie było. Już jest, tak, też właśnie. Czy mogłabyś nam, zwykłym ludziom, jak ja, powiedzieć, podać jeszcze jakieś haki, żeby to wszystko upakować w ten dzień? No właśnie, ja to tak zrobiłam, że ja mam szkołę 700 metrów od siebie, czyli pracę 450. Krótkie przejazdy. Naprawdę. Nie marnuję czasu na rzeczy, na które nie muszę marnować czasu. Ja, mój dzień jest w minutach. To nie jest w godzinach, to jest w minutach. Ja wiem, że jak ja muszę, powiedzmy, czasem jadę rowerem do pracy, jak muszę przejechać rowerem, to jest 4 minuty, tak? No ja to wiem. Więc jeżeli mam spotkanie o 9, to muszę za 5:09 wyjechać. Mm-hmm. To samo... No tak jest! Tylko mówię. Ja wiem, że to nie jest dla każdego możliwe i nie każda praca na to pozwala, ale widzę też, że kiedy pracowałam w Brukseli, jeszcze przed drugim dzieckiem, ja wykorzystywałam ten czas, kiedy jechałam, na rozmowy z mamą. To zawsze była moja najlepsza przyjaciółka. Jeżeli mama nie była dostępna, podcast, czy wtedy CD, czy coś tam, uczyłam się czegoś, czy słuchałam. Czasem jak mam dłuższą jakąś jazdę, przełączę sobie radio na francuski, bo mówię, no dawno nie słyszałam. Więc staram się po prostu ten czas, który jest jakby bezużyteczny, wykorzystać na coś więcej niż na Facebooka czy Instagrama czy coś innego. Chociaż tam też są fajne treści, jeżeli się odpowiednich ludzi obserwuje. Ale no minimalizuje jakby taki nie źle wykorzystany czas. Optymalizujesz, super. To wszystkie pytania z mojej strony, ale mam nadzieję, że macie jakieś pytania do Eli. Większa wydajność, więcej pracy, nadgodziny, niepłatne, na przykład nierekompensowane przez, nie wiem, wakacje, właśnie przez dodatkowe pieniądze. Czy jest coś takiego w KBC, czy nie ma? Nie. KBC ma związki zawodowe, bardzo dobrze działające. Raz skorzystałam z ich usług, naprawdę bardzo dobrze działające. Tam jakby całościowy człowiek jest ważny, czyli well-zen, czyli bycie w porządku i wewnątrz, i zewnątrz. Jeżeli na przykład jakiś pracownik jest chory parę razy, to szef przychodzi do niego i się go pyta, czy wszystko w porządku. Więc jako pracodawca bardzo, bardzo dba o to, żeby to było fair. Zresztą nie ma opcji. Tam jest 3 związki zawodowe, które naprawdę walczą o pracownika. Wewnętrzne. Tak, wewnętrzne. Wszystkie nadgodziny są płatne. Ja czasem mówię, że ja jestem tutaj kandydatką, żeby przetestować w niedzielę, bo wtedy dostaje się i wolne, i płatne. A jak już nie mam wolnego, jak potrzebne mi wakacje na fryzjera, no to jedyna opcja mówić o 5:00 wstanę. Ja nie wstaję o 5:00. O 8:00. Nie, o 7:00, żeby dzieci wyprawić. Może podajcie. Będzie słychać lepiej. Powiedziałaś w tym momencie, że było ci tak przykro, że jako jedyna z tego 5-osobowego zespołu,
obaw, że jak wychować jako gejt do tych 120 osób z takich pracy? Mam takie obawy i są takie obawy, ponieważ już teraz, nie mogę powiedzieć co, ale mogę powiedzieć, że jeżeli jesteście klientami KBC, możecie zadać Kate pytanie po polsku i ona odpowie w języku waszej aplikacji, co znaczy, że wielu naszych bot builders, tak się nazywa ta funkcja, jest zagrożonych i są już jakby zadają pytania, co z nami i tak dalej. Tak, tylko że technologia idzie w jakimś kierunku, ale zawsze są potrzebni ludzie. I teraz widzę też jakby nowe podejście do całej strategii. Mimo że KBC jest bankiem bardzo digital, czyli bardzo takim cyfrowym, to coraz więcej jest jakby akcentów ludzkich, czyli wiadomo, załatwimy sobie tą sprawę, ale jeżeli chcemy kupić dom, to my chcemy porozmawiać z człowiekiem. I ten człowiek musi być w dobrym humorze, ten człowiek nie może nas zbyć i to są rzeczy, które będą. Wiemy też na podstawie, no uwielbiam chodzić też na takie kongresy o technologii, więc wiem, że ta ekonomia się zmienia. Kiedyś to była ekonomia fizyczna, nasi dziadkowie pracowali fizycznie. Teraz jest ekonomia umysłowa. Teraz my jesteśmy tymi wykonującymi jakby pracę myślącą, ale ta ekonomia umysłowa skończy się, kiedy technologia prześcignie nas, a tak będzie. To jakby nie ma się co... Tak, to jest kwestia czasu. Trzecia ekonomia, ta ekonomia, która teraz wchodzi, to jest ekonomia empatii, ekonomia człowieczeństwa. I to jest też coś, o czym mówię mojej córce. Jeżeli szukasz zawodu na przyszłość, szukaj czegoś, co będzie miało... Nie możesz inwestować w samą technologię. Ty musisz mieć ludzi. Dlatego wszystkie te zawody opiekuńcze, ale nie tylko opiekuńcze, wszystkie zawody, które mają coś, gdzie trzeba człowiekowi pomóc, z człowiekiem porozmawiać, nawiązać kontakt, to są zawody przyszłości. I ja wiem, że to się zmieni, ale tak samo martwili się ludzie, nie wiem ile, 30 lat temu wchodzą komputery, nie będziemy mieć pracy. Mamy pracę, tylko inną. Także tak, my się martwimy, te 120 ludzi się martwi. Ale ja sobie myślę, przez tyle lat jest okej. To też jest, moja szklanka jest zawsze w połowie pełna. Cokolwiek by się nie działo, ja wiem, że jestem kotem, ja spadnę na cztery łapy. A jak nie spadnę, to sobie znajdę jakąś inną dróżkę i tam spadnę. To też pomagam, wydaje mi się. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno dodatkowe. Ania, ale to nie umawialiśmy się. Przygotowanie to jest połowa sukcesu. Nie umawiałyśmy się. Ja się wciąż zastanawiam i na tym krześle siedziała jakiś czas temu Marta Frey. Skąd bierze się w tobie ta pewność, że ci się uda? Bo przecież nie wiedziałaś, jak z tą AI. Startowałaś na stanowisko, które miało coś wspólnego z blockchainem, czyli naprawdę zaawansowana matematyka. Skąd ty się to bierze, jak myślisz? Jak i czy ty wiesz i czy też wychowujesz w ten sposób dzieci? Jakby, wiesz, wiele kobiet tego nie ma albo nie wierzy, że to ma i w związku z tym nawet nie próbuje. Wiem, niestety. I to jest gdzieś tam, wydaje mi się też, moja rola jako na przykład dyrektora szkoły, żeby to, co ja myślę o sobie, żeby moje nauczycielki też o sobie myślały. Dlatego jeżeli którakolwiek przychodzi z jakimś projektem, że chce coś zrobić, że ja naprawdę jestem fanem ludzi i osób, nie tylko kobiet, ale osób, które chcą coś zrobić. I uważam, że wtedy trzeba szukać takich osób wokół siebie, którzy powiedzą, tak, zrób to, dasz radę. I wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza rzecz. Szukajmy tych osób, które wspierają, które potrafią popchać troszeczkę, bo to też jest czasem. I to nie musi być ogromny krok. To jest naprawdę krok po kroku. Ja też nie znalazłam się... Ja jestem z Kolbuszowej, tam w ogóle na końcu świata. Tam jakby nie znalazłam się w tych miejscach, wydaje mi się, całkowicie przez przypadek, ale też przez taką wiarę. I to nie jest... Każdy wierzy w co chce. Oczywiście niektórzy wierzą w zrządzenie losów, w siły wyższe, w cokolwiek, ale moim zdaniem
co u mnie działa. Ja zawsze w każdej sytuacji widzę coś dobrego, ale to jest może naiwnie powiedziane lub bardzo symplistycznie lub bardzo prosto powiedziane, ale ja widzę w każdej sytuacji szansę. Momencik, ale nie będziecie słuchać na wideo. Więc jeszcze mam pytanie odnośnie sztucznej inteligencji i nawiązuję tutaj do konferencji, która miałam właśnie również online, ale też stacjonarnie w Brukseli na temat właśnie tego tematu odnośnie sztucznej inteligencji i tam były bardzo fajne kwestie poruszane. Jedna z nich była na przykład taka, że pracodawcy, czy to jest plan, czy to się już dzieje, to niektórzy to już robią, inni nie. Na przykład jeśli chodzi o, właśnie jestem ciekawa o KBC, czy coś na ten temat wiadomo. Jak będę mogła powiedzieć. Okej, okay, więc może ogólnie, niekoniecznie jeśli chodzi o ABC, czy słyszałaś o takich sytuacjach i takich rzeczach. Na przykład, że jeśli pracownik jest w biurze, czy nawet zdalnie, pewne właśnie, no a sztuczna inteligencja po prostu jest w stanie wymierzyć samopoczucie tego pracownika, jakie jest w ogóle nastawienie do pracy, czy jest pozytywne, czy jest negatywne, jakie są jego myśli wręcz, prawda, czyli czy on jest jakby związany z firmą, czy kibicuje tej firmie, czy akurat niekoniecznie, jest on tylko dla pieniędzy na przykład. Więc wszystkie takie naprawdę bardzo personalne rzeczy, które no, mogą przyprawić trochę o zawód głowy, bo właśnie to się dzieje, tak? Jesteśmy na Facebooku, dostarczamy treści, mamy dostarczane treści, które jakby odpowiadają naszym myślom, przynajmniej ja tak mam, i naszym uczuciom bardzo często, więc ja jestem po prostu w szoku, jak ktoś wie o tym, co ja akurat teraz myślę, a te treści na to wskazują. Więc jestem ciekawa, czy coś takiego się dzieje, nie wiem, w Belgii, czy gdziekolwiek indziej już, czy ty się z tym spotkałeś na przykład, tak? I właśnie jak to ewentualnie w przyszłości i również legalnie, znaczy jeśli chodzi o prawo, bo to jest bardzo ważny temat, żeby to jakoś uregulować, prawda? I wiem, że chyba są jakieś dyrektywy już cokolwiek w tej kwestii, jeśli chodzi o komisję czy Unię, ale właśnie coś więcej na ten temat, czy coś wiesz, bo mnie to też bardzo interesuje. I w ogóle inna dobra rzecz jest taka, tego, że jest dużo, będzie pracy w tej dziedzinie, czy już teraz jest, więc rzeczywiście, jeśli ktoś szuka pracy to i się tym interesuje, to może faktycznie trafić na coś fajnego. Jeżeli chodzi o prawo, to akurat byliśmy z zainteresowanymi ludźmi na takim wykładzie w Leuven. To było we wrześniu. Co 3 miesiące taka mała firma, taki startup organizuje update'y, czyli takie, co jest nowego w tych właśnie technologiach. I tam była godzina, uważam, że to była naprawdę najbardziej interesująca część tego całego wykładu, a druga część jest o technologii, więc była też super interesująca. Godzina poświęcona prawu. Prawo wchodzi, to rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska jest pod ogromną presją i robią te papiery, ale to nie jest na jutro. Wydaje mi się, że w 26, z tego co pamiętam, będzie gotowe. Problem będzie taki, problem dla nas plus, że wszystko, co zostało zrobione ze sztuczną inteligencją, będzie musiało być podporządkowane, czyli wszystko do tyłu, co zostało nielegalnie zrobione. Ale co sobie z tego zrobi Meta czy inne firmy, to jest inna rzecz. To jest też poza Europą. Wszystko będzie musiało być jakby gdzieś uporządkowane. Na razie to jest ogromny bałagan i to jest też ogromny bałagan z naszymi danymi. I dane są wykorzystywane. Ja wiem o tym, że dane są wykorzystywane w wielu firmach. To nawet nie jest sztuczna inteligencja, to jest po prostu analiza danych. To odbywa się już w wielu miejscach, ale ani w KBC, ani nie jest mi znana żadna inna firma, że jakby są już w stanie czytać nasze emocje. To prawdopodobnie wejdzie. To nie jest jakieś futurystyczne, to tak będzie. To nie jest skomplikowane. Nie, nie jest. I to tym bardziej... Tak. Tym bardziej, że ta technologia naprawdę nie stoi w miejscu. Te startupy, które my obserwujemy, to co oni robią, bo mogą sobie na to pozwolić, bądźmy szczerzy, bo nie ma żadnych praw limitujących, to czasem jest przerażające. No oczywiście my dajemy pozwolenia, my udostępniamy swoje dane,
Tak jest, no ale jeżeli nie udostępnimy, nie będziemy mogli z tego korzystać. To jest zawsze taki balans, którego trzeba szukać, ale czasem to jest przerażające, co oni o nas wiedzą. No ale zgadzamy się na to. Nieraz wiedzą o nas więcej niż sami. Tak. Ale miejmy nadzieję, żeby zakończyć optymistycznym akcentem, że chociaż część tej wiedzy zostanie wykorzystana dla naszego dobra. Może komuś się będzie to opłacało na tyle, żeby coś zrobić. Poza tym zwróćcie uwagę, że wiele osób uwalnia część swojego czasu, czy pracując zdalnie, rzadziej jakby spędzając czas na dojazdach, czy robiąc rzeczy, które lubią, czy jakby ograniczając swoje potrzeby do robienia rzeczy, które lubią, tak jak ja. I część tego wolnego czasu jest też wykorzystywana na aktywności zupełnie nie przynoszące korzyści. Tak jak to spotkanie nie jest biletowane, miło nam, że chcieliście z nami spędzić wieczór i mam nadzieję, że ta część, która się właśnie kończy i kolejna będzie dla Was interesująca i że wyjdziecie stąd z takim poczuciem, że warto było spędzić ten czas. Także jedyna prośba z naszej strony, podajcie dalej. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście mnie. Tak bardzo chciałam powiedzieć o swojej pracy, a nie tylko, wiadomo, polska szkoła jest dla mnie super ważna. I Nie zadałam pytania, nie. Dlaczego założyłaś polską szkołę? Nie, to wszyscy wiedzą, ale nigdy nie mam szansy opowiadać o tym, nad czym siedzę 8 godzin dziennie i co mi naprawdę sprawia radość. I tego życzę wszystkim, naprawdę. Ja też. Dzięki. Dziękuję.